dzisiejszym odcinku. Becia patrzy bykiem. Syfon ciumka palec. Od łaty robi bziół. Witamy Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego programu Electroacoustic Show. W naszych programach spotykamy się z naszymi gośćmi, rozmawiamy i co najważniejsze, specjalnie dla Was gramy przeboje tego świata. Jedna z nielicznych przedstawicielek płci pięknej w Radzie Miasta, Biała Podlaska, dzięki jej bezinteresownemu poświęceniu i niestrudzonej pracy bezdomne zwierzęta każdego dnia otrzymują pomoc. Dziś porozmawiamy z bialską radną i prezesem Stowarzyszenia Azyl opiekującego się schroniskiem dla zwierząt, pani Anna Korolczuk. Witam serdecznie. Jak Państwo słyszeliście w zapowiedzi, Ania jest osobą, która musi radzić sobie z wieloma obowiązkami w życiu codziennym. Nie dość, że jest prezesem stowarzyszenia pomagającego zwierzętom, jest jedną z nielicznych radnych w Radzie Miasta Biała Podlaska. Aniu, no właśnie powiedz nam, jak to jest być jedną z nielicznych kobiet w bądź co bądź nieco męskim gronie Rady Miasta? Owszem, bycie w Radzie Miasta jest moim nowym wyzwaniem, które sobie postawiłam. Było oczywiście ono zdeterminowane chęcią pomocy naszemu miastu w lepszej opiece nad bezdomnymi zwierzęcami, nie tylko poprzez schronisko, ale też poprzez różne akcje, które chcemy organizować na terenie miasta. A będąc w Radzie Miasta, mam troszeczkę większy wpływ na to, jak to będzie wyglądało. Czyli jak rozumiem, twoje działania w stowarzyszeniu są ściśle związane z pracą w Radzie? Przede wszystkim po to właśnie poszłam do Rady Miasta, żeby azyl i zwierzęta w naszym mieście miały lepiej. Dziękuję.
Skąd taka nieokiełznana miłość do braci mniejszych, jak nazywamy zwierzęta? Pieski, kotki, nie wiem, czy w azylu są też inne zwierzęta, mają tam schronienie i to wszystko dzięki pracy ludzi, którzy muszą te zwierzęta okrutnie kochać. Skąd ta miłość? Miłość do zwierząt zaszczepili moi dziadkowie, którzy mieszkali na wsi. U nich zawsze były kotki, pieski i cała reszta zwierzątek gospodarskich. Natomiast babcia zawsze mi powtarzała, że przerosłam ich o głowę w tej miłości, w okazywaniu miłości do zwierząt. No i skoro jej tyle mam, to muszę się nią dzielić i zarażać tym innych, więc stąd działalność w azylu. Przed nami okres rozliczenia podatkowego. Czy jest taka szansa, żeby mieszkańcy Białej Podlaski lub też niekoniecznie mieszkańcy, ale osoby, które chcą wesprzeć schronisko azyl, mogły dokonać płaty tego 1% swojego podatku? Tak, od wielu lat jesteśmy organizacją pożytku publicznego i oczywiście zachęcamy wszystkich do przekazania nam 1% swojego podatku na rzecz właśnie naszego schroniska. A czy jakieś inne formy jeszcze pomocy można, jeżeli ktoś chciałby, żeby no, ulżyć ciężkiemu życiu tych zwierząt, które często porzucane są przez ludzi? Najlepszą formą pomocy jest adopcja zwierzaka ze schroniska. To będzie taka najwspanialsza miłość, jaka nam się trafi w życiu, pomijając oczywiście miłość ludzką. Ale zawsze można do nas przynieść smycze, obroże, jakąś karmę albo po prostu przyjść na wolontariat, który jest w każdą niedzielę o 9:30 i wyprowadzić któregoś z naszych podopiecznych na spacer. Ja mam jeszcze jedno pytanie, Aniu. Pani prezes, jak to jest? Ostatnio została podpisana umowa i z niej wynika, że około 370 tysięcy finansuje miasto, a resztę musicie pozyskać sami, czyli drugą taką sumę. Jak to jest, że wam się to udaje? Udaje nam się to dzięki ludziom dobrej woli, którzy uważają, że nasze działania są poprawne i chcą nas w tym wspierać. Oczywiście 1% też nam pozwala na lepsze zabezpieczenie zwierzaków i też nasza determinacja do tego, żeby być jednym z lepszych schronisk w Polsce, pozwala nam właśnie tak działać. Praca w Radzie, praca w azylu. Coś jeszcze zostaje, czas na coś więcej? Przede wszystkim na pracę zawodową, czyli pracę z młodzieżą w szkole. A hobby, zainteresowania? No moje hobby to przede wszystkim zwierzęta, więc i czas dla moich dwóch podopiecznych, których mam w domu. Ale słyszeliśmy, że pani świetnie gra na tamburinie. Uczę się właśnie, więc tak dlatego chciałabym z państwem zagrać na tamburynie. Szanowni państwo, my dodamy, że Ania w tajemnicy powiedziała nam, że gdyby miała zaśpiewać, to woli... Nie wiem co. Zatamburynić. Zdecydowanie. Bardziej bliski jest jej tamburyn, tudzież trójkąt. Ale specjalnie dla państwa wystąpi z nami dziś prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Zwierząt Azyl, Ania Korolczuk. You will watch and love me. Green
kapalec.